że Eugeniuszu, zaproś. Proszę Państwa, trzy zaproszenia. Pierwsze zaproszenie sztuka. Sztuka polska. To jest rzeźbiona przez genialnego rzeźbiarza polskiego Bartłomieja Kurzeje, mistrza, artystę, magistra sztuki i filozofa. Roman Dmowski i ta statuetka powinna być w biurze każdego polskiego inteligenta. Wszędzie, gdzie jest polska elita, tam powinna być ta statuetka. Proszę się zgłaszać do Bartłomieja. On jest skromny, on wam tego nie powie, ale trzeba się o niego zgłaszać, taką statuetkę kupić i mieć. I ta statuetka ma być przekazana dzieciom, wnukom i prawnukom i ma po nas zostać. Ma po nas zostać. Tak jak ma zostać kredens po babci. Jeżeli masz córkę albo wnuczkę, to masz jej przekazać kredens. Pamiętaj. Tak swojemu wnukowi masz przekazać statuetkę Romana Dmowskiego, żeby dziecko wiedziało, żeby dziecko mogło się przyjrzeć, żeby dziecko z plasteliny mogło zbudować taką samą. Tak się kształtuje polskość. Statuetka Romana Dmowskiego z Mosiądzu, czarna albo złota, jest potrzebna tobie. Druga sprawa, książka Świdla. Masz książkę w sobie? Mam książkę bardzo dużo. Książki Świdla, Mariusza Świdla. Książka Mariusza Świdla, jak budowaliśmy Rosję, jak stwarzaliśmy Imperium Rosyjskie. Bardzo ważne, żebyś miał tą świadomość. Jeżeli jest Portugalczyk, patrzy na mapę świata i widzi Brazylię, to portugalskie dziecko wie, że to jest jego dziedzictwo kulturowe, zdobycz jego przodków. Na tamtym terenie szanuje się Portugalczyków, mówi się w języku portugalskim, bo Brazylia jest stworzona przez dzielnych odkrywców, rycerzy, zdobywców, handlowców i inteligencję portugalską. Wszyscy Portugalczycy to rozumieją, bo tak się potoczyła historia. Jeżeli Hiszpan patrzy na mapę świata i widzi Amerykę od Rio Grande do końca, od tego pypcia na samym końcu, nazywa się to, jak to się nazywa? Ziemia ognista to się nazywa. I jak Hiszpan patrzy, jak dziecko hiszpańskie patrzy, to mama mu powiedziała, to jest twoje. Tam jest zimno. Tam dzielni zdobywcy, misjonarze hiszpańscy, było tam trochę i polskich misjonarzy, trzeba o tym pamiętać. Jak zobaczycie, jak chrzcili Indianie swoje dzieci, to dużo Władysławów i Kazimierzy, bo tam była też i polska nacja. I pamiętajcie, dziecko hiszpańskie wie, Meksyk, Ekwador, Peru, Chile, to jest jego, Argentyna, La Plata, to wszystko jest jego dziedzictwo. Co? Zaraz opowiesz. I teraz zrozum. Angielska armia pracuje nad tym, żebyś ty i żeby twoje dziecko i wnuk, jak patrzy na mapę, żeby nie rozumiał i nie wiedział, że my Polacy, to wszystko, co jest na wschód aż do Alaski, to jest nasze dziedzictwo. Tam się szanuje Polaków. Wiecie, o co Rosjanie i wszystkie ludy Rosji mają pretensje do nas? Że ulegliśmy wpływom chazarskim. I zamiast iść na wschód i robić porządek po polsku, to naszej szlachcie się nie chciało. Rozumiecie naszą sytuację? Oni to wiedzą, my tego nie wiemy. Znaczy my to wiemy, my narodowcy pracujemy nad tym i wybitny narodowiec Mariusz Świder napisał kilka książek, opracował ten temat i pokazuje, jak rok za rokiem wiele polskich kobiet, szlachty, panów, rycerzy, budowało Rosję, inżynierów, kolej transsyberyjska, to wszystko jest nasze dziedzictwo. I oni wiedzieli, że jeżeli Polacy będą współpracowali z Rosją, to imperium będzie nie do zdobycia i zawojuje świat. I wiedzieli, że trzeba to zniszczyć. I po to zrobili pierwszą wojnę światową i drugą. I dlatego zniszczyli PRL, żeby Polakom, Rosjanom, Białorusinom i Ukraińcom coś szalonego nie trafiło do głowy.
A co szalonego może nam trafić do głowy, że mamy po prostu ze sobą współpracować i tworzyć słowiańskie imperium aż do Triestu? Tak jest. O to chodzi! Brawo. O to dzisiaj chodzi cały czas i po to te skurwysyny pojechały na Białostoczyznę, żeby robić kolejną wojnę dzisiaj i mnie to gówno obchodzi, czy ja zapłacę mandat za brzyskie mujeje, czy nie, ale to ktoś musi to powiedzieć! Przy tym prezydencie! Brawo! Nie myślcie sobie, że nas zastraszyliście! Co? To aresztu nas weźmiecie? Co? Chcecie, żebyśmy przegrali wojnę? Chcecie ludobójstwa Słowian? Kurwa wasza mać! Była i nasy! Błaszczak, idziemy pod twój dom! Nie myśl sobie, że jak wsadziłeś Olszańskiego do pierdla, to nam my to zatkam to gębę! Nigdy! Życzymy sobie, żeby wojska spoza Unii Europejskiej opuściły terytorium Polski. Proszę to powiedzieć panu komendantowi. Proszę to powiedzieć, droga pani policjantko. Zobaczcie, jak pani policjantka ma na imię, bo chcę się do niej zwrócić po imieniu. Proszę państwa, to jest historyczny moment. Odkryliśmy, o co tutaj chodzi. O wielką geopolitykę tutaj chodzi. O wyeliminowanie głosu Słowian tutaj chodzi. O obezwołowienie dzisiaj chodzi. O to, żeby idee narodowe, które były szeptane po kątach od 2-3 lat, dzięki Olszańskiemu znalazły się w pierwszym nurcie świadomości. O to chodzi, żeby te idee nie znalazły przełożenia, żeby polska policja i polskie wojsko nie obroniło naszego kraju. Nie o to chodzi. Po naszej stronie. O obcą interwencję tutaj chodzi. O obce wpływy tutaj chodzi. O tych agentów brytyjskich. Co drugi minister w polskich rządach okrągłostołowych jest angielskim waspowskim agentem. Maciek, na razie specjalnie nie możemy tobie dać głosu, żeby nas nie posądzać, że jesteśmy ruscy agenci. Mówcie o nas, że jesteśmy ruscy agenci. Nie ma dzisiaj rosyjskiej flagi tutaj. Maciej Poręba dzisiaj nie przemawia. Sendecki to przemawia. Olszański o tym powiedział. Rozumiecie? Kurzeja o tym powiedział. I krzyczcie o tym! Ten krzyk musi dotrzeć do wszystkich! Brytyjska armia won! Brytyjska armia won! Brytyjska armia won! Z polskiej ziemi! Won z polskiej ziemi! Brytyjska armia 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 won z polskiej ziemi! Proszę państwa, taki był zawsze zwyczaj, że spotykaliśmy się w ten dzień. W dzień, kiedy wspominamy obalenie układu z Dorotem Strasse, spotykaliśmy się przed pomnikiem Romana Dmowskiego. I potem po części oficjalnej szliśmy na toast do baru Przejście. Pod pomnikiem Dmowskiego jest przejście podziemne i tam jest taka długa knajpa. Już jej nie ma, została zamknięta. Ale obok jest bar, restauracja Rozdroże. I tam pójdziemy. Na godzinę 20 zapraszam. Zniesiemy toast za Romana Dmowskiego. Za to, że obalił układ z Dorotem Strasse. I ja wzniosę toast za zdrowie Putina i Łukaszenki. I wzniosę toast na pochybel brytyjskiej armii. I was serdecznie zapraszam. Pomożyście mi w tym momencie. Zapraszam. Godzina 20. Bar. Restauracja Rozdroże przy pomniku Romana Dmowskiego. Tam chodzą polscy narodowcy. Tam są różne służby. Przepraszam, że się uniosłem. Nie mam tego kunsztu jak Wojciech Olszański. Jak on by zaczął przemawiać, to byście wy wszyscy zachwypięci byli, a on nie. A to jest inaczej. Ja się zachwycam. Bartłomieju, prowadź zgromadzenie. I zapraszamy. Brawo!